Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem w poprzednim, trochę tutaj zająłem się naprawieniem naszej krypty, tylko po to, aby na odcinkach nie było aż tak strasznie nudno, że właściwie staram się właśnie wyratować kryptę, bo nie wiem, przymierają głodem czy spragnienia, ale też się troszkę pozmieniało, jak widać, dobudowałem kilka kondygnacji, kilka rzeczy. I tak teraz się zastanawiam, mam 1600 kapsli i właściwie najbardziej tutaj doskwiera mi brak jedzenia, więc może bym po prostu upgrade'ował restaurację. Okej. Okay. Restauracja powiększona. Mam oczywiście również wypełnione zadanie z Handiego. Mr. Handy, o właśnie, tak się nazywa. Więc go sobie odblokujemy. Czekał na swoją kolej. Okej, teraz pytanie, gdzie można by Handiego wcisnąć? Najfajniej jakby w miejscu, gdzie najwięcej się dzieje, czyli na przykład na ten poziom. Bo tu będzie zbierał energię, wodę i steampaki. Przydałby się jeszcze dwójka tak naprawdę. Ale cóż, na razie mamy jednego. Zobaczmy ewentualnie, jakie zadanie. Jakie zadania mamy. No z tym będzie ciężko. Tutaj ewentualnie, jeżeli jeszcze raz. Jeżeli jeszcze 5 razy zaatakują mnie te mole, czy jak to tam się one nazywają, to wtedy odblokuję sobie drugiego Mr. Handiego. A tymczasem może wybierzmy się na jakąś wyprawę. Oczywiście nasza standardowa dwójka do wyruszenia. Dajmy im po 3. A więcej zwierzaków nie mam, więc start quest. Okej, zobaczymy, co tym razem nas czeka na wyprawie. Uratuj Paulę Plumpkin. Wow, całkiem sporawy ten budynek. Zobaczymy, z jakim zagrożeniem tutaj przyjdzie nam się zmierzyć. Okej, gule. No i widzę, że całkiem mocne są. Radioaktywne do tego. Okej, jeden padł. Nie no, trzeba troszkę tutaj podleczyć. I teraz się zastanawiam, że tak naprawdę wziąłem o wiele za mało tych steampaków. Okej, ta broń ma 6. Jaką ty masz? 6-8, to okej, to nie opłaca się. No to może być dosyć ciężkie do przejścia. Całkiem sporo obrażeń robią te gule. No, strzelaj do niego. Okej, zostanie tylko jeden. Czy coś tutaj do zebrania? Nie widzę. Więc lecimy piętro wyżej. Tutaj dużo pomieszczeń. Okej, 2, 3. Trzeba będzie zwracać cały czas uwagę na ich stan zdrowia, żeby móc ich po prostu cały czas leczyć. Okej. Okay.
No kiepsko z tym zdrowiem. Gdzie są steampaki? One tutaj zdecydowanie najbardziej by mi się teraz przydały. Okej, tutaj ta winda nie jedzie. Poziom wyżej. No na razie przeszedłem, można powiedzieć, półtora piętra, już jest problem ze zdrowiem. Więc zastanawiam się, jak to będzie dalej. Nie ma żadnych... A nie, tutaj coś... O kurde, tam coś jeszcze było. Trzeba użyć steampaka, niestety ostatniego, jaki miałem. Cholera, bo mi padnie. No, strzelaj do niego, strzelaj. Okej. What the fuck, nie uciekaj. Tutaj. Gdzie wyjdziecie? Cholera, panowie. Gdzie wyjdziecie? Nie mówcie, że do wyjścia. Nie, nie chcę stąd. Nie chcę tego opuszczać. Ja tylko proszę o jakieś steampaki. Okej. Mam steampaki, bardzo dobrze. Chodźmy do pomieszczenia obok. Jest i Nuka Cola. Też całkiem dobrze. I sprawdźmy tą lokację poniżej. Jest i broń. Ciekawe jaka. A, która daje tylko 3 obrażenia, więc... Słabo. Wow, aż 4 gule. To będzie ciężkie. I mam tylko jednego steampaka. Okej, jeszcze dwójka pozostała. Może byś coś zaatakował? No atakuj. Kurde, no to nie są rzeczy, które aż tak mocno mnie interesują. Chciałbym jednak dostać tutaj więcej steampaków. Kurde, muszę na przyszłość uważać, żeby brać dla nich cały zapas. Okej. Dobra, szybko padł. Jeszcze tylko tego bym chciał jakoś tak namierzyć. Cholera. Co za... Tak, wracajcie tutaj. Nuka Cola, ona mi tutaj niewiele pomoże. Ale okej, ty przynajmniej odzyskałeś zdrowie przez to, że dostałeś poziom. Karaluchy? Tak. Ale one tutaj raczej nie będą stanowić większego zagrożenia. Do ciebie to poziomu jeszcze troszkę brakuje, więc szkoda.
Jeszcze trochę budynku zostało. Cholera, kolejne góle. No i coś czuję, że ten mi padnie. Właśnie, pytanie, czy będę w stanie go odratować. Miejmy nadzieję, że tak. Za odpowiednią opłatą może ci się to uda. No, dajesz. I co? Nie mogę go odratować? Cholera. A w następnym pomieszczeniu był... Aż dwa steampaki były. Okej, no może się go jakoś później da odratować, bo z tego co wiem, tam na tych dualerach, jak mam ten trybik sobie włączam, to tam mogę załączyć też opcję, kto mi zmarł. I zobaczę wtedy, czy będzie opcja jego odratowania. Okej, no mam dwa steampaki, więc to raczej powinno mi pomóc w przetrwaniu tutaj tego. Tutaj nic ciekawego, więc trzeba się zbierać na górę. Ale szkoda, że nie mogłem go jakoś wycofać. Byłaby wielka szkoda, że jakby padł. Tego raczej bym chciał uniknąć. Okej, tu będą tylko karaluchy, więc to raczej nie stanowi wielkiego zagrożenia. Okej, jeszcze trochę mogę poczekać. Okej, uzdrowię. No i naparzaj, naparzaj, gościu. Na co czekasz? Okej, został jeszcze jeden karaluch. Ciekawe, czy tam w tym ostatnim pomieszczeniu będzie jakiś przeciwnik, czy może ktoś, kto mi da jakieś informacje. Okej, no bronie teraz tak mało trochę mnie interesują, chyba że byłyby lepsze. Ale niestety takowe nie są. Okej. Koniec walki. Okej, Paula Pumpkin uciekła. Mogę ciebie jakoś odratować? No na chwilę obecną nie. Tak więc wrócę do... Wrócę do krypty i zobaczę, czy tam będę w stanie go jakoś odratować. Miejmy nadzieję, że tak. No właśnie, za 380. Cholera, nie mam tylu kapsli. Okej, ty wracasz. Mamy możliwość produkowania nowych broni. Pytanie, czy teraz jestem w stanie go odratować. God damn it, nie? Fuck. Po prostu nie miałem w tym momencie... Tak, nie miałem po prostu w tym momencie możliwości.
Łaj, gość był naprawdę dobry. No nie. Byłem ciekaw, czy jakoś mogę go w ten sposób odratować, że wziąć po prostu. Starać się nie zapisać gry, ale jak widać, to nie dało rady. Kurde, żebym tylko miał więcej steampacków tam ze sobą. Jednak to będzie bardzo przykry odcinek. Straciliśmy jednego z naszych towarzyszy w boju. Kto mi teraz tak naprawdę na te wyprawy zostaje? Ta dwójka, tylko że tu ma poziom 7. To też go nie wyślę. Chyba że David Wilson. Albo Emily Grant. No, ona jeszcze mogłaby się nadać do wyprawy. Daj mi jej kij. Okej, sprawdzę sobie, czy Mr. Handy będzie zbierał tutaj właśnie te steampaki. No, jedziesz tam. Okej. Mr. Handy zbiera, więc to jest bardzo dobra nowina. 40 jednostek jedzenia zaraz mi tutaj przybędzie. Okej, jak tam nosi podróżnicy? Ten ma 1355 kapsli, więc bardzo dobrze i bardzo dużo. Ten troszkę mniej, ale zawsze jakiś tam armor nam przyniesie. Ewentualnie teraz jakbym chciał kogoś wysłać na wyprawę, mam 6 butelek Nuka-Coli, ale to już będzie raczej w następnym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawiacie mnóstwo pozytywnej energii w komentarzach oraz zostawiacie jakieś tam łapki. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!